Na końcu ulicy Szklarnianej skręcamy w prawo w Dekerta. 23 października 1926 roku w kamienicy przy ulicy Dekerta 12 przyszła na świat Bajla Węgier. Nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że z tego nieślubnego dziecka drobnej handlarki Hai Ziegelbaum wyrośnie kiedyś jedna z najpiękniejszych kobiet światowego kina lat 50. XX wieku. Bella Darwi, bo pod takim pseudonimem poznał ją świat, była polską aktorką żydowskiego pochodzenia, która przez moment wykorzystała daną jej przez życie szansę zrobienia kariery. Losy Baili potoczyły się tragicznie. Mimo, że jeszcze przed II wojną światową wyjechała z rodziną do Francji, nie uchroniło jej to od koszmaru prześladowań. Gdy Niemcy zajęli Francję, Baila trafiła do obozu koncentracyjnego. Po wojnie pozostała we Francji. W 1951 roku wyszła za mąż za biznesmena, który wprowadził ją do świata paryskich elit. Została zauważona przez producenta filmowego Daryla Zanucka, który wraz z żoną spłacił jej niemałe długi. Już wówczas była uzależniona od alkoholu i hazardu. I zaprosił ją do Hollywood, gdzie Baila przyjęła pseudonim Bella Darwi. W USA podpisała kontrakt z 20th Century Fox i wkrótce wzięła udział w kilku produkcjach. Rola w filmie Egipcjanin Sinue zapewniła jej duży rozgłos. W 1955 roku otrzymała prestiżową nagrodę Złoty Glob dla najlepiej zapowiadającej się aktorki. Gdy była na najlepszej drodze do sławy, wybuchł skandal. Została oskarżona o romans z Darylem Zanuckiem. Dawne demony powróciły i Bella częściej niż w filmach grywała w kasynach. Bojkotowana przez środowisko filmowców aktorka wyjechała do Europy, gdzie zagrała bez większych sukcesów w kilku filmach. W tym okresie zawarła kolejne małżeństwo i romansowała z aktorami, między innymi Kirkiem Douglasem i Alanem Delonem. Pogrążała się coraz bardziej w nałogach i depresji, czego faktem były liczne próby samobójcze. Daryl Zanuck nadal próbował jej pomagać, ale w końcu i jego cierpliwość do niepokornej aktorki się skończyła. 11 września 1971 roku Bella odebrała sobie życie w Monte Carlo. Została pochowana na paryskim cmentarzu Beigneux. Kontynuując wycieczkę, idziemy przejściem podziemnym pod ulicą Sienkiewicza, a następnie udajemy się w lewo do najbliższego skrzyżowania i skręcamy w prawo w ulicę Wspólną. Była to najbardziej żydowska ulica Sosnowca w okresie międzywojennym. W 1926 roku spośród około 400 osób tu zamieszkałych, tylko 4 nie były wyznania mojżeszowego. Znajdowały się tu 3 domy modlitwy, mykwa, przychodnia, zakład stomatologiczny, 3 młyny parowe, kilka rozlewni wody mineralnej, sklepy, piekarnie, 2 restauracje, 1 bar i ku zgorszeniu części mieszkańców dom publiczny. Wszystkie te przedsięwzięcia należały do przedsiębiorców żydowskich. 4-piętrowa kamienica przy ulicy Wspólnej 2 ma dziś charakter eklektyczny. Widoczne tutaj są zarówno ślady stylu secesyjnego, w którym została zbudowana, jak i modernizmu z czasów przebudowy. Od lat 90. XIX wieku należała do rodziny Langierów, właścicieli 2 młynów parowych w Sosnowcu i 1 w Dąbrowie Górniczej. W kamienicy działało 12 sklepów, 1 restauracja, jak głosiły ówczesne reklamy, pierwszorzędna oraz gabinet stomatologiczny i przychodnia chorób wewnętrznych. W pomieszczeniach parterowych funkcjonowała mykwa, a na pierwszym piętrze w południowej oficynie działał dom modlitwy. Z ulicy Wspólnej wracamy do Sienkiewicza. Skręcamy w lewo i idziemy kilkaset metrów prosto, mijając skrzyżowanie z Teatralną i Warszawską, za którym zaczyna się ulica Piłsudskiego, będąca kolejnym celem naszej wędrówki. 3-piętrowa kamienica przy ulicy Piłsudskiego 8 powstała w latach 80. XIX wieku. W 1908 roku była w posiadaniu rodziny Konów, która prowadziła tam sklep z artykułami elektrycznymi. W efekcie przebudowy uzyskała wówczas bryłę secesyjną. W budynku znajdowała się siedziba bardzo znanego wówczas dziennika, czyli Ekspresu Zagłębia. Obecnie jest po termomodernizacji i po przebudowach posiada wiele cech modernizmu. W XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Piłsudskiego 12 w latach 1897-1899 mieszkał i pracował jako nauczyciel w jednej z żydowskich szkół Chaim Nachman Bialik, narodowy poeta Izraela.
tworzący zarówno w języku hebrajskim, jak i widysz. Choć jego pobyt w Sosnowcu nie trwał zbyt długo, był to okres bardzo twórczy, w trakcie którego powstały znane wiersze poety takie jak Tajemnice nocy czy Ugotowane jabłko. Bialik wywarł również duży wpływ na rozwój żydowskiego życia społecznego. W ówczesnej wsi Sosnowiec skupił wokół siebie grono młodych Żydów, takich jak Moshe Feldstein czy Jakob Weinberg, którzy zaczęli wówczas tworzyć pierwsze organizacje syjonistyczne w Zagłębiu Dąbrowskim. Bialik chętnie wracał do Sosnowca nie tylko we wspomnieniach. Kilkakrotnie odwiedził miasto, po raz ostatni w 1932 roku. Wziął wtedy udział w cyklu spotkań i wykładów, popularyzując ideę syjonizmu i emigracji do Palestyny. Najbardziej znanym utworem Chaima Nachmana Bialika jest wstrząsający poemat Miasto rzezi, napisany przez młodego wówczas poetę w 1904 roku w związku z pogromem Żydów w Kiszyniowie, który miał miejsce rok wcześniej. Biorąc pod uwagę wydarzenia II wojny światowej, kilka dekad później ten brutalny, choć poetycki opis zbrodni można również odczytywać jako złowieszcze proroctwo. Ulicą Piłsudskiego dochodzimy do Placu Ćwierka, a stamtąd przejściem podziemnym przenosimy się do południowej, gęsto zabudowanej części ulicy 3 Maja, pierwotnie nazywanej na przemian Główną lub Kolejową. Wykształciła się w sposób organiczny wzdłuż torowiska kolei warszawsko-wiedeńskiej. Należy uznać ją za najstarszą ulicę miasta. Świadczą o tym pierwsze znane opisy Sosnowca dotyczące lat 70. i 80. XIX wieku, w których mowa jest o kilku domach z ogródkami znajdującymi się właśnie w tej okolicy. Ulicę 3 Maja można określić mianem sosnowieckiej Wall Street. Znajdowały się tu siedziby wielu instytucji finansowych, domów bankierskich, handlowych i ekspedycyjnych, których właścicielami byli Żydzi, w tym tacy potentaci jak Adam Bergman, Wilhelm Landau czy Adolf Oppenheim. Ruszamy wzdłuż ulicy jej dawną stroną żydowską. Wielu świadków wspomina, że w okresie międzywojennym istniała niepisana umowa, według której Polacy korzystają ze strony ulicy przylegającej do budynku dworca, natomiast Żydzi spacerują jedynie jej przeciwną stroną. Saul Sterfeld. Pierwszym naszym przystankiem jest tak zwany Dom Potoka, ulica 3 Maja 7. To zwyczajowe określenie pochodzi od nazwiska rodziny Potoków, wieloletnich właścicieli kamienicy, wybudowanej przez Hamburgera. Wśród licznych zakładów i sklepów, które tu działały, szczególnie interesująca jest księgarnia, jedna z najstarszych w Sosnowcu, którą najpierw wprowadził K. Kossakowski, a następnie K. Rowińska. Oprócz nowości wydawniczych, a także fortepianów, można było się w niej zaopatrzyć m.in. w podręczniki używane w szkole realnej aleksandrowskiej i pensji żeńskiej pani Goldstein. Ta ostatnia szkoła, prowadzona przez Olgę Lindenbaum Goldsteinową, również znajdowała się w domu Potoka. W 1900 roku pod okiem 10 nauczycieli uczyło się w niej 115 uczennic. Kilka lat temu kamienica przeszła kapitalny remont, w wyniku którego przywrócono jej dawną świetność. W kamienicy przy ulicy 3 Maja 11 mieścił się słynny zakład fotograficzny braci Altman. Założycielami zakładu byli Stanisław i Bronisław Altmanowie, którzy w drugiej połowie XIX wieku przeprowadzili się do Sosnowca z Częstochowy. Po przyjeździe do Sosnowca rodzina odeszła od swoich żydowskich imion i posługiwała się ich polskimi odpowiednikami. W pierwszej połowie wieku XX była to praktyka często spotykana, a różne formy imion stanowią nie lada wyzwanie dla badaczy, tak więc Bronisław to Berek, a Stanisław to Rachmil Szulim. Nie posiadamy zbyt wielu informacji o Bronisławie. Wiemy, że urodził się w 1877 roku w Częstochowie. Był dwukrotnie żonaty, miał dzieci, działał w sosnowieckim klubie sportowym Maccabi. Natomiast postać Stanisława jest bardziej znana dzięki relacjom rodzinnym i materiałom archiwalnym. Stanisław Altman urodził się w 1874 roku w Częstochowie. Mieszkał przy ulicy Czystej 9 w Sosnowcu. Jego syn Gustaw był absolwentem gimnazjum imienia Stanisława Staszica, a żona Mania Wiślicka działała w żydowskich organizacjach dobroczynnych, w stacji opieki nad dzieckiem i matką oraz w towarzystwie Kropla Mleka.
Zakład fotograficzny braci Altman działał nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej. W momencie, gdy firmę przejęli Niemcy, Stanisław i Bronisław zaczęli pracować u innych fotografów, tak długo jak to było możliwe. Bronisław oraz jego żona i dzieci zostali zabici w czasie wojny. Z najbliższej rodziny Stanisława przeżyło jedynie dwoje dzieci, Gustaw i Estera. Gustaw miał troje potomstwa, Michalinę, Roberta i Dianę. To właśnie dzięki Robertowi mogliśmy poznać wiele istotnych faktów z życia rodziny i zobaczyć, jak wyglądali sławni bracia Altman. Byli wybitnymi fotografami, o czym świadczy liczba zleceń, jakie otrzymywali z terenu Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska. Warto dodać, że zdjęcia wykonane przez Altmanów odnaleziono także w prasie w Krynicy. Do naszych czasów przetrwał bogaty zbiór fotografii zakładów przemysłowych, kopalń, budynków użyteczności publicznej, przestrzeni miejskiej oraz grup zawodowych, religijnych, organizacji społecznych i politycznych, które pozwalają nam zobrazować historię Sosnowca i okolic. Zachowało się również wiele zdjęć rodzinnych przedstawiających mieszkańców naszego regionu sprzed lat. Dzieła Altmanów znajdują się zarówno w zbiorach kolekcjonerów prywatnych, jak i muzeach, nie tylko na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. W tym samym budynku przy ulicy 3 Maja 11 mieścił się także jeden z najważniejszych przedwojennych sosnowieckich hoteli – Hotel Central. Jego właścicielem był Shaya Goldfein, ojciec Paula Godwina, muzyka o międzynarodowej sławie. Pinchas Goldfein, bo tak naprawdę nazywał się słynny skrzypek i dyrygent, urodził się w Sosnowcu 28 marca 1902 roku. W młodości Paula znajdujemy wiele analogii z życiem Władysława Szpilmana. Jako młodzieniec przeniósł się do Warszawy, gdzie rozpoczął naukę gry na skrzypcach u znanego pedagoga Stanisława Barcewicza. Jego dalsza muzyczna droga prowadziła z Wiednia przez Węgry do Berlina, gdzie trafił w wieku 18 lat i rozpoczął studia. Aby się utrzymać, grał w restauracjach. Było to zajęcie na tyle pochłaniające, że zaniedbał uczelnię i został z niej usunięty, dzięki czemu mógł zająć się graniem i komponowaniem. Założony przez niego zespół stał się swoistą maszynką do nagrywania kolejnych płyt, głównie dla niemieckiej wytwórni Deutsche Grammophon. Pierwsze utwory sygnował prawdziwym nazwiskiem, później zaczął posługiwać się pseudonimem. Muzycy niemieckiej orkiestry tanecznej Tanzorchester Paul Godwin grywali na żywo w kabaretach, rewiach i audycjach radiowych. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku zaczął komponować muzykę filmową. Nieśmiertelność w tej kategorii zapewniło mu skomponowanie muzyki do kreskówki Myszka Miki. Gdy w 1933 roku Adolf Hitler doszedł do władzy i zaczęło się jawne prześladowanie ludności pochodzenia żydowskiego, Paul Godwin osiadł w Holandii, która stała się jego drugim domem. Po zajęciu przez Niemców Holandii, Godwin trafił do pracy przymusowej. Grywał też w żydowskich zespołach w Amsterdamie. Deportacji do obozu koncentracyjnego uniknął dzięki temu, że jego żona nie była Żydówką. Po wojnie nadal z powodzeniem komponował oraz występował na całym świecie. Ostatni duży koncert zagrał w 1972 roku ze słynnym amerykańskim wirtuozem skrzypiec Yehudi Menuhinem. W latach 50. XX wieku chciał odwiedzić Polskę i Sosnowiec, jednak nie otrzymał na to zgody władz PRL-u. Zmarł 9 grudnia 1982 roku w Driebergen. Dwupiętrowa kamienica o neorenesansowej bryle fasady przy ulicy 3 Maja 13 została wybudowana na początku lat 80. XIX wieku przez Adolfa Oppenheima. Budynek pełnił również rolę biura. To tutaj mieściła się siedziba m.in. domu handlowo-ekspedycyjnego oraz odbywały się zebrania dyrektorów firm, kopalń i innych przedsiębiorstw należących do rodziny Oppenheimów lub przez nich dzierżawionych. Adolf Oppenheim był postacią nietuzinkową, jednym z pierwszych i najważniejszych kupców i przemysłowców we wczesnej historii Sosnowca. Założony przez niego w 1860 roku dom handlowo-ekspedycyjny należał do największych w Zagłębiu Dąbrowskim na przełomie XIX i XX wieku. Filie przedsiębiorstwa znajdowały się w Katowicach, Granicy, Maczkach, Szczakowej, Aleksandrowie, Pod Wołoczysku, Wołoczysku, Brodach i Radziwiłłowie.
W okresie międzywojennym firma działała pod nazwą Dom Handlowo-Przemysłowy. Oppenheim posiadał również olbrzymie magazyny przy Komorze Celnej, z których korzystało wiele instytucji handlowych. W 1883 roku wraz ze Stanisławem Reicherem założył fabrykę chemiczną Radocha, w której wytwarzano m.in. świece stearynowe i parafinowe. W 1896 roku powstało Towarzystwo Akcyjne Fabryki Chemicznej Radocha z kapitałem zakładowym 700 tysięcy rubli. Oppenheim był też jednym z założycieli i współwłaścicielem huty cynku pod Będzinem i fabryki szpagatu w Częstochowie. Jako działacz społeczny miał znaczny wkład w budowę cmentarza żydowskiego i działalność gminy żydowskiej oraz bractwa pogrzebowego. Przyczynił się również do powstania miasta Sosnowiec. Ważnym dziedzictwem Oppenheima była ochronka dla dzieci żydowskich imienia Adolfa oraz jego małżonki Antoniny. W budynku ochronki funkcjonowała też przez pewien czas szkoła Talmud Tora. Tradycję działalności społecznej Adolfa Oppenheima kontynuował jego syn Bernard. Przez wiele lat był prezesem Towarzystwa Niesienia Pomocy Ubogim Wyznania Mojżeszowego, na rzecz którego łożył znaczne sumy. W latach 1917-1919 był radnym Sosnowca. Prowadził również interesy odziedziczone po ojcu, jako współwłaściciel huty cynkowej Tillmans and Oppenheim oraz fabryki chemicznej Radocha. Przy ulicy 3 Maja 19 znajduje się jeden z najstarszych domów w Sosnowcu, trzypiętrowy budynek dawnego hotelu warszawskiego. W okresie międzywojennym jego właścicielem był Izrael Erlich, a przez wiele lat mieściła się w nim pierwszorzędna restauracja żydowskiego sosnowiczanina Józefa Szymańskiego. Docieramy na skraj Placu Stulecia, skąd zaczynaliśmy podróż szlakiem ludzi, ulic i budynków związanych z żydowską przeszłością Sosnowca. Wspominając dzieje przemysłowców, handlowców, lekarzy i artystów, pamiętajmy jednak, że zdecydowana większość sosnowieckich Żydów cierpiała biedę, a ich życie codzienne wyglądało mniej więcej tak, jak to opisała autorka Listów z pudełka. W dzień pokój zmieniał się w zatłoczony i hałaśliwy warsztat, bo Blima obrębiała pościel na maszynie do szycia, a przy stole ojciec i Ruzia kolejno dawali lekcje uczniom. Mebli w pokoju stało niewiele. Zniszczony drewniany stół, służący jako biurko, miejsce do pracy i do spożywania posiłków oraz chwiejna szafa na ubrania i pościel. Niskie drzwi prowadziły na wspólny dla całej kamienicy strych, gdzie lokatorzy przechowywali najrozmaitsze rupiecie i rozwieszali pranie. By dostać się do swoich rzeczy, musieli więc przejść przez pokój garncarzów, nie zawsze pytając o pozwolenie. Ann Kirschner.